Dzisiejszy program, proszę Państwa, organizujemy z okazji dwóch rocznic bardzo, można powiedzieć, smutnych, ale budzących zastanowienie. Mianowicie mamy setną rocznicę wybuchu I wojny światowej w tym roku, jak również 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Młodzi ludzie, którzy tutaj stoją, to są dzieci pokoju, dzieci wolnego, szczęśliwego państwa, ale chcielibyśmy, żeby nam historię odzyskiwania niepodległości przedstawiły te osoby. Jest tak, że jest to pierwszy występ u nas i właściwie w ogóle osób, które na stałe są pod opieką Stowarzyszenia AGAPE. To jest Stowarzyszenie Pomocy, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym. No i po prostu mam nadzieję, że z tej właśnie grupy stworzy się prawdziwa ekipa kiedyś teatralna pod opieką pani Pauliny Kalinowskiej, za której za chwilę oddaję słuchawkę, żeby też przedstawiła swoją koleżankę. Proszę bardzo. Maciej, myślałam, że będziesz słuchać. Więc tak, to przedstawienie zostało przygotowane właściwie przez nas wszystkich, czyli przeze mnie, jak pani Wanda wspomniała. Jana Zalewska i nasze dzieciaki, czyli Ania, Ola, Michał, Agata. Dzień dobry. Jurka, Pupuś, Marcin, pokaż się. Najpiękniejszy Adam i również piękny Kasperek oraz szarujący Julia. Boże, spokój. Ja tylko tak powiem, że to przedstawienie powstawało w wielkim bólu i później było nam bardzo trudno to zrobić i dlatego bardzo Państwa proszę o ogromny doping dla dzieciaków i wyrozumiałość. Mam nadzieję, że będzie się Państwu podobało. Brawo! Polskę wykreślono z mapy Europy, lecz nie wymazana jest z serc Polaków. Tragedia rozbiorów i utrata niepodległości nie załamały narodu polskiego. Jego wola przetrwania i uparte dążenie do odzyskania wolności stały się podstawą do odrodzenia wolnej ojczyzny. Walkę z wrogiem, próbując ratować ojczyznę. Nasi przodkowie
wszelkimi możliwymi sposobami walczyli o zachowanie polskości. Walczyli w kraju na emigracji. Przypominali całemu światu, że jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Do kraju tego, gdzie kruszymy chleba, podnoszą z ziemi przed usług szanowanie pradarów nieba. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, obsoleć gniazdo na gruszy pocianie. Bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi, Panie. Na miasto ojczyzny było Księstwo Warszawskie, które jednak nie zapokoiło ambicji Polaków. W noc listopadową w 1830 roku młodzi kadenci pod wodzą Piotra Wysockiego ruszyli na Belwedę. Tam rozpoczęło się powstanie listopadowe. Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. Tamtych franków orzeł biały, początku swój niebo zbił. A nadzieją podniecany woła do nas z górnych stron. Powstań Polsko, zrzucaj rany, dziś twój triumf albo zgon. Hej, wróć, wróć, wróć.
ci za to róży, najpiękniejszy kwiat. Róż ucałuj, jak za dawnych lat. Dam ci za to róży, najpiękniejszy kwiat. W październiku 1918 roku rozpoczął się proces wyzwalania ziem ojczystych. Spod obcej przemocy w kraju powstało kilka ośrodków władzy, które wymagały zjednoczenia. Dokonał tego Józef Piłsudski, który mógł 11 listopada 1918 roku Rada Regeneracyjna przekazała dowództwo nad Wojskiem Polskim, a w kilka dni później podporządkowała rząd. Radość z wolności była ogromna. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość i znów pojawiła się na mapie Europy. Odzyskania niepodległości, warto zwrócić się wdzięczną myślą ku naszym dziadkom i pradziadkom. Wspomnieć, jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się Polska. W jakim kraju? W polskiej ziemi! Czym wspaniale? Małą ojczyzną! Czym kobieta? Krwią i blizną! Gdzie ją kochasz? Kocham!